Napadnięty mężczyzna, kiedy przechodził obok uroczystości odbywających się 28 czerwca z okazji kolejnej rocznicy wydarzeń z 1956 roku, zauważył jednego z napastników. Wskazał go policjantom, którzy ochraniali to zgromadzenie. Funkcjonariusze wylegitymowali tego człowieka i go zatrzymali. Okazało się potem na komisariacie Poznań-Wilda, że to znany recydywista. Ten mężczyzna przesiedział co najmniej 10 lat za podobny rozbój w więzieniu. Z tego powodu na podstawie materiału dowodowego policjanci z Wildy postawili mu zarzuty napaści. Tą sprawą zainteresowali się później policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców. To oni wytypowali i zatrzymali drugiego ze sprawców. Również i on usłyszał zarzuty. Za tego rodzaju przestępstwa grozi im kara do 15 lat więzienia.